Z wielkim zaciekawieniem czekamy na Gothica Remake, gdyż jesteśmy po prostu ciekawi, jak będzie wyglądać jedna z naszych ulubionych gier we współczesnym wydaniu. Nie ma co się łudzić, oryginał odpycha potencjalnych nowych graczy swoją topornością oraz archaicznością. W końcu jedynka została wydana przeszło 21 lat temu. Odświeżenie pierwszego Gothica z pewnością przyciągnie do serii sporo nowych graczy, gdyż sam setting jest niesamowicie ciekawy i z pewnością wielu chciałby poznać ten kultowy już świat. Natomiast starzy fani, którzy znają położenie niemal każdego przedmiotu w świecie gry, na pewno chcieliby zobaczyć współczesną reinterpretację przygód bezimiennego. Niemniej, współcześnie pojawia się coraz więcej remake'ów starych i kultowych gier. Niekiedy są to całkowicie uspółcześnione produkcje, jak na przykład remake Resident Evil 2 z 2019 roku, gdyż oryginał jest niezbyt grywany dla współczesnego gracza. Innym przykładem jest odświeżona wersja Dead Space, gdzie gra niezbyt będzie się różnić od pierwowzoru poza całkowicie odświeżoną grafiką oraz nowymi wcześniej nieporuszanymi wątkami. Dyrektor kreatywny Roman Campos Oriola zapewnia: chcieliśmy, aby remake lepiej wpasował się w historię całego uniwersum Dead Space'a, które ewoluowało po pierwszej części. Pewnym bohaterom, którzy pojawiali się na przykład tylko w audiologach, jak Dr. Cross, zapewniliśmy teraz faktyczny czas ekranowy. Naszym celem było również pogłębienie ich udziału w opowieści. Stworzyliśmy więc całą warstwę narracyjnych zadań pobocznych, które pozwolą graczom zobaczyć na przykład co się przydarzyło Nicole. Choć Dead Space nie jest grą aż tak przestarzałą, żeby nie można było w nią grać z przyjemnością, to jednak po jakimś czasie, podobnie jak w pierwszym Assassinie, zaczynała nudzić. Są też gry, które nie zestarzały się jakoś źle, a otrzymują remake'i, jak 9-letnie The Last of Us. W dzisiejszym materiale chciałem wam przedstawić propozycje gier, które po prostu potrzebują remake'u. Kilka miesięcy temu miałem okazję w końcu ograć Brothers in Arms Hellsagway, czyli ostatnią wydaną część z serii. Gra jest taktyczną strzelanką FPS z systemem osłon. W trakcie rozgrywki musimy się nieco wykazać, aby nie zginąć na samym początku starć. Przeciwnicy strzelają celnie i często kryją się za wszelkimi osłonami. Frontalny atak na dobrze ustawiony karabin maszynowy może zakończyć się tragicznie. Do dyspozycji przydzielono nam grupkę żołnierzy, którym to w trakcie grania będziemy wydawać rozkazy. Oprócz nacisku na wolniejszą, bardziej taktyczną rozgrywkę, tym co wyróżniało jeszcze produkcję na tle konkurencji, to odwzorowanie realiów historycznych oraz fabuła. Jak wiemy, współczesne gry osadzone w czasach II wojny światowej rzadko kiedy starają się przedstawić nam jak najlepiej dane realia. Tak w Hellsagway będziemy uczestniczyć w niesławnej operacji Market Garden, czyli największej operacji wojskowej z udziałem wojsk powietrzno-desantowych przeprowadzonych przez aliantów w czasie II wojny światowej. W trakcie rozgrywki będziemy świadkami walk 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej w okolicach miasteczka Eindhoven. Dzięki zachowaniu się ogromnej ilości zdjęć walk w Holandii, twórcy mogli oddać jak najwierniej realia historyczne, dzięki czemu gracze mogą dowiedzieć się, jak przebiegały walki w późnym etapie II wojny światowej. 1944 roku ponad 34 600 alianckich żołnierzy postawiło stopę na holenderskiej ziemi, aby w ramach operacji Market Garden przekroczyć Ren i ponieść wojnę w głąb Rzeszy. 27 września skoordynowane uderzenia 506 i 502 pułku, wzmocnione elementami sił rozpoznawczych 101 Dywizji, zdołały wyrzucić jednostki niemieckie z umocnionych pozycji w Koevering. Drugim wyróżniającym elementem na tle innych gier tego typu jest fabuła. Podobnie jak w poprzednich odsłonach, główny wątek skupia się na losach kilku żołnierzy, dzięki czemu w trakcie grania możemy się z nimi zżyć. Bardzo dobrze została napisana relacja pomiędzy poszczególnymi postaciami. Bogate tło psychologiczne sprawia, że bohaterowie stają się bardziej ludzcy, a my przejmujemy się ich losem. Nie brakuje również odpowiedniej dramaturgii. Jednego razem jesteśmy świadkami śmierci jednego z naszych kompanów, w innym zaś główny bohater przekazuje przyjacielowi, że w następstwie obrażeń już nikt nie będzie chodzić. Ostatnia odsłona Brothers in Arms zestarzała się bardzo dobrze i nawet dziś bez większego problemu możemy zapoznać się z losami sierżanta Matta Bakera. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dwóch poprzednich odsłon. Aby zrozumieć całą opowieść, musimy zagrać dwie pierwsze części, jednak zestarzały się one o wiele gorzej, gdyż zostały wydane w 2005 roku. Dlatego uważam, że Road to Hill 13 oraz Earned in Blood powinny dostać odświeżone wersje. Remake z pewnością przypadłby do gustów graczy, którzy to oczekują dobrych fabularnych gier o II wojnie światowej. Raczej nikt nie będzie zdziwiony obecnością pierwszego Wiedźmina na tej liście. Jedynka, choć już kultowa, to zestarzała się znacznie gorzej niż druga część. Grając pierwszy raz, dotrwałem zaledwie do trzeciego aktu, na czym bardzo ubolewałem, gdyż fabuła oraz postacie zostały naprawdę bardzo dobrze napisane, więc ich poznawanie sprawiało mi wiele radości, jak analogicznie w odkrywaniu świata Gothic. Niestety toporne sterowanie, walka oraz niesamowita powtarzalność modeli postaci dość mocno utrudniała mi rozgrywkę. System walki był typowo PC-towy, łączący wiele różnych mechanik, przez co otrzymywaliśmy dość pokraczny model. Choć już po premierze pierwszego Wiedźmina postanowiono poprawić system walki w powrocie Białego Wilka, to jednak projekt został ostatecznie skreślony.
Tak jak backtracking w Gothicu mnie przeszkadzał, tak w pierwszym Wiedźminie dość mocno psuł radość z grania ze względu na małą różnorodność wszystkiego. Na każdym kroku odczuć można było ogromną powtarzalność. Do remake'u dodać można by jeszcze model zadań pobocznych znany z dwóch następnych odsłon. Zamiast krótkich zadań zrobionych na szybko, można by zrobić znacznie bardziej rozbudowane wątki poboczne. Również wątek romansowy wypada słabo w porównaniu z kolejnymi odsłonami. Mam wrażenie, że każda napotkana kobieta w grze chce mieć romans z Geraltem. Najważniejsze według mnie to zadbanie, aby hipotetyczny remake pod względem jakości przybliżył jedynkę do dwójki czy trójki, gdy zwyczajnie dość mocno ona odstaje od reszty. Dodatkowo pierwsza growa przygoda Geralta wyszła tylko na PC, przez co gracze konsolowi niezbyt mieli okazję na zapoznanie się z wcześniejszymi wydarzeniami z serii. Poza tym warto, aby szersze grono graczy poznało jednego z najlepiej wykreowanych moim zdaniem antagonistów, czyli Jakuba de Altersberga. Jakiś czas temu Ubisoft przyznał, że nie pracuje na odświeżeniu pierwszej części Assassina. Jak wiemy, obecnie powstaje Mirage, który ma być pełnoprawnym powrotem do korzeni serii. Osobiście uważam, że pierwszej odsłonie przydałby się porządny remake, gdyż już tych kilkanaście lat temu produkcja była w niektórych aspektach bardzo monotonna. Wystarczyło wprowadzić zaledwie kilka zmian w rozgrywce oraz modelu prowadzenia opowieści, aby kontynuacja okazała się hitem oraz uważana była za najlepszą odsłonę do dnia dzisiejszego. Opowieść Asasyna Altaira może nie jest rewolucyjna, tak swego rodzaju mistycyzm oraz intrygi sprawiały, że poznawało się ją całkiem przyjemnie. Sam klimat Jerozolimy z czasów III Krucjaty wypada nieźle, w końcu mało gier zabiera się za ten okres historyczny. Niestety największą wadą pierwszego Asasyna była ogromna powtarzalność. Musimy zlikwidować kolejnego złoczyńcę, więc udajemy się do danego miasta, spotykamy z lokalnym agentem asasynów, zbieramy informacje co do naszego celu, wracamy do agenta Popiórko, zabijamy przeciwnika, wracamy do twierdzy Masjaw, a tam od Al-Mualima dostajemy kolejne cele i zabawa się zapętla. Niestety nawet dość dobrze oddany klimat III Krucjaty nie rekompensuje nudnej rozgrywki. Dlatego jeśli miałby powstać remake pierwszej części, tak należałoby nieco urozmaicić wątek główny, dodać nieco rozbudowane zadania poboczne oraz poprawić świat w taki sposób, aby sprawiał wrażenie żyjącego. Według mnie najlepszą opcją byłoby wykorzystanie silnika graficznego oraz modelu poruszania się postaci z Unity. Dzięki takiemu rozwiązaniu tłumy na ulicach miast robiłyby wrażenie, a samo poruszanie się młodym Altairem po wąskich uliczkach Akki, Jerozolimy czy Damaszku byłoby przyjemnością, gdyż parkour właśnie z tej odsłony uważam za najlepszy. Twórcy Mirage zapowiedzieli, że w swojej grze wykorzystają właśnie model poruszania się z Unity. Tak, strategii raczej nikt się tutaj nie spodziewał, gdyż po prostu one nie potrzebują remake'u. To, co w Total Warach jest najlepsze, to zdecydowanie bitwy na dość dużą skalę. Jednak w przypadku Empire są one na swój sposób statyczne. Przeciwnik niezbyt się spieszy z atakiem, a sam ostrzał piechoty liniowej, no cóż, nie zachwyca. Nie trzeba być znawcą wojskowości z XVIII wieku, żeby wiedzieć, jak przebiegały ówczesne bitwy. Były przede wszystkim znacznie bardziej dynamiczne. Cały czas mam wrażenie, że nawet na bliski dystans żołnierze liniowi nie potrafią trafić w cel. Zdecydowanie lepiej wypada walka w zwarciu. Choć uwielbiam okres XVIII wieku, tak przy Empire dość szybko się nudzę. Mocno kłuje w oczy powtarzalność mundurów. Zdecydowanie lepiej gra by się prezentowała, gdyby każda dostępna armia miała swoje historyczne mundury. Dlatego w remake'u chciałbym zobaczyć podział czasowy na trzy części. Pierwszy dzieje się na początku wspomnianego wieku, drugi w środku, a trzeci na końcu. Nie muszę chyba przypominać, że ówczesne armie dość często zmieniały mundury, jak na przykładzie Wojska Polskiego. Dodatkowo trzeba poprawić nieco starcia piechoty liniowej, gdyż zwyczajnie strzelanie z muszkietów nie ma tej mocy, co powinno. Ostatnie Total Wary poszły w stronę starożytności, więc z wielką chęcią zobaczyłbym odświeżony, uspółcześniony oraz bardziej zgodny z realiami historycznymi remake Empire. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że rok temu wyszła odświeżona trylogia, ale raczej nie tego spodziewali się gracze. Podobnie jak w przypadku Gothica, kultowe Vice City się zestarzało i dla wielu fanów remake to oczywistość. Niestety Rockstar zamiast odświeżenia oraz uwspółcześnienia przygód Tomiego Versetti wydało potworka w postaci The Definitive Edition, czyli trylogii 3D z nieco poprawioną grafiką. Dla Vice City wystarczy uwspółcześniona grafika oraz model rozgrywki. Dodatkowo można by dodać rozwinięte wątki poboczne, podobnie jak GTA V. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o mojej liście gier, które powinny dostać remake oraz podajcie, jakie to wy chcielibyście zobaczyć odświeżone produkcje. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!